staną ci, co to majestat króla szanować będą. Albowiem kat ma tutaj także swoje stanowisko. I nie jedna głowa, tudzież pusty łeb wpaść może. Oddaj władzy część absolutną. Oto witamy tych, którzy dzisiaj toczyć będą ze sobą pojedynki. Na śmierć i życie do pierwszej krwi nie tylko. Ci, którzy będą strzelać. Ci, którzy was uczyć będą strzelać. I oto wielmożności przybywa król. Viva! Jest przed nami. Kto nie wstał, ten inwalida. Dla informacji, król jest z przodu, orszaku. Ci, którzy jadą konno, ci prezentują się oczywiście fantastycznie. Królu! Nie wyjdzie można małżonko jego. Marysiu, chodźcie do nas. Którą rękę, który pierścień mam całować? Królu! Zawsze marzyłem, bym dłoń twoją mógł ująć swoją dłoń i pocałować. Rzekniesz coś za chwilę tutaj, do ludu swego, do swych wiernych poddanych. A wy ustawcie się wreszcie, bo ile można łazić. Proszę wszystkich o gorące brawa na powitanie Jego Wielkości, naszego króla Jana III Sobieskiego i jego małżonki Marysieńki, tworząc szyk zacny. Teraz, waszmości, wszystkich proszę, by skinieniem głowy i lekkim pochyleniem oddali hołd najważniejszemu. Witamy króla! Nawet pani wójt się upaliła. Królu, powitaj teraz swych wiernych poddanych. Wielce rad. Życzę miłej zabawy. Król nam się troszkę spiął, widać, przed tak zacnym audytorium. A ty, głupku, coś tą muzykę puszczał. Nie żyjesz już. Tak, Jana III Sobieskiego. Przed państwem grupy rekonstrukcyjne ze szlaku i spoza szlaku. Najpiękniejsza husaria Rzeczpospolitej. Lubelska grupa husarska. A teraz możecie podjeżdżać, jeśli chcecie. Ruszyli się nasi huzarze, ale zostali jednak w miejscu. Oto poproszę gospodynię na scenę, by także teraz w obecności z niskiego stanu, jakby dostał szablą na płask, od razu szybciej wychodził. Nie zna ci on tych zwyczajów. Husaria podjeżdża do tortu. Proszę państwa, odwróćmy tort. Swiss Contribution jest tam. Szlak Jana III Sobieskiego, proszę państwa. Piękny 30-kilogramowy tort jest gotowy do pocięcia. Proszę państwa, tak już wiecie, mogliście usiąść, nawet mówić wam o tym nie musiałem. Płonie tort i za chwilę pierwsze symboliczne cięcia. Fasyście, huzarzy. I niech wasza wysokość uważa, by żupan nie zapłonął od sztucznych ogni piekielnych, by czapka z lisa także nie zajęła się ogniem, gdyż nie będzie co nosić w tym sezonie zimowym. Jest pierwsze cięcie, proszę, brawa! W drugą stronę przejdziemy. A tak naprawdę ulubionym teserem Jana III Sobieskiego był Arkas. To taki specjalny
wyjątkowy waniliowy deser. Wyjątkowy deser. Deser robiony bardzo szybko. Zapraszamy cię, Irku, tutaj zawsze na gminy, do wszystkich gmin szlaku Jana III Sobieskiego. Tu można zapróbować nie tylko arkasu, ale też innych smakołyków ze stołu Jaśnie Pana. I wszelkie dania, których tu spróbujesz, na pewno na długo zagoszczą w twojej pamięci. W 1929 roku w Olesku, w swoim zamku rodowym, Zalbowie. Wiemy coś? Nie, no to co ty? Dziecko! Andrzej, my idziemy się wody napić. Piwo. Wody mineralnej, chłopie. Jedziesz samochodem, ale pamiętaj o tym. Wiem. No. Jak pójdziesz na alkomat rano, to po mati...
nazywa ta charakteryzatorka? Sportowej nie wiem. Chyba nie mam włos? No, mam nierówno. O, I potem to. Oficjalne część, proszę nas filmować. Ja i on. Oficjalna część. Ma być. Ja samochodem. Ja bym ci to powiedział. Piesio. Spotkanie od 2 lat uplanowane. Jest 200 lat. Jak? To jest to imię. Dla potomnych. A gdzie włosy? Muzyka na łatwiejszy. Nie! Serdeczny kolega, jakich mało w tym kraju. No. Dziękujemy. Kamera bajka, ale operator. Pali je, kobieta jest. Nie no. Chodźcie więcej, tutaj jest. Ale tylko tutaj. Dziękuję. Konkurencję macie. Thank you.